Hello wszystkim, z tej strony PG, a to jest kolejna sesja z Persony 3 Portable oraz już 99 odcinek z tego let's playa, ja cię kręcę. O, sorry. Tak przy okazji, dziś jest strasznie gorąco i będę musiał pić dużo wody, a mam tylko wodę gazowaną, więc niestety, no. Będzie mi się odbijać, ale nie będę bekał na wizji. Postaram się! Tak więc no, ostatnio byliśmy załatwić parę spraw w Tartarusie, a właściwie taką jedną. Uratowaliśmy jednego ludzia. I tak wyglądają nasze staty. Tak jak wcześniej, brałem tego Junpei'a, Mitsuru? I Rexia? Tak mi się wydaje, tak? No i tylko ich levelowałem. Tak przy okazji jeszcze chciałbym coś zobaczyć, bo Aegis ewolucję dostała, nie? Chciałbym zobaczyć, czy jakieś skille ma. Dostała. O, dostanie nowe skille, ma już Diarahan. Chyba Heatwave wcześniej też nie miała. Dekundy też nie miała. Hell yeah! Tak więc, no, myślę, że... Icebreak, to nam się przyda. Tak jak nazwa mówi, znaczy nie nazwa, tylko tutaj te wytłumaczenie. Icebreak niweluje odporność tych przeciwników na lód. Jak blokują albo są przeciwko lodowym atakom silni, to po prostu no, to zniweluje ich odporność. Ale nie jestem pewien, czy to działa na przeciwnikach, którzy absorbują lód. Zresztą to samo można powiedzieć o Firebreak i Windbreak i tak dalej. Bardzo przydatne, ale bardzo zależy od sytuacji, w jakiej się znajdziemy. Tak więc no, jutro będzie 31 grudnia. Mamy pewną decyzję do podjęcia, która będzie się liczyć. Nie tak jak znaczna większość Life is Strange. Tak więc let's go! Ach. Mam nadzieję, że chociaż będę mógł trochę połazić dzisiejszego dnia. Muszę dostać nagrodę za tego kolesia. Dzisiaj jest Sylwester. Daytime. Tak więc no, jeszcze zanim zacznę samą grę, powiem wam, że są trzy rzeczy, które chciałbym zrobić pod koniec tego let's playa. Jedną z nich... Mogę teraz o jednej z nich powiedzieć. To stworzyć inny zapis. I ten... no, stworzę inny zapis na razie i powiem wam po fakcie, co chcę zrobić. Znaczy no po fakcie, no. Wiadomo. Tak więc no, właśnie, kurde. Chwila, tłumacz Google. I nie pauzuj, kurde, okienka, kiedy nie jest aktywne. Bo, no, mam nadzieję, że wszystko się nagrywa tak jak trzeba, bo kurde, u mnie z tym jebanym dźwiękiem wszystko jest nie tak. Tak więc, no, zobaczmy, jak wszyscy się mają. Dzisiaj jest ten dzień. Czuję, że po prostu wchodzę na ring. Tak, wchodzimy na ring. Ryoji jeszcze nie przyszedł. Co, do jasnej cholery, gdzie on może być? No, przecież jest dzień! On przyjdzie wieczorem. Czy tam o północy. Ja jestem pewien mojej odpowiedzi. Dzisiejszy dzień w końcu nadszedł. Znam moją odpowiedź. Myślałam o tym przez bardzo długi czas. Teraz wiem, czemu jestem tutaj. Moja... moja destynacja zmierza w kierunku decyzji, której podejmiemy. Wybierzmy mądrze. Ta syndrom apatii jak zwykle. A ty, Fuka, co masz do powiedzenia? Ja wiem, jaka jest moja odpowiedź. Będę po prostu iść do przodu. Dobra odpowiedź. Hał. Rexio, kurde, jak zwykle, to jest Nostradamus naszego dzisiejszego, kurde, naszych dzisiejszych lat. Tak więc, co mam do zrobienia? Paulownia Mol. Trzeba się przygotować, nie? Bierz to i zamknij gębę. Diament razy 8, dziękuję. Sel.
posprzedaję wszystko. Co? Nie, kurde, stój! Ja pierdzielę, gdzie jest mój autofire? Ach, trudno, nieważne. Tak przy okazji state robię na wszelki wypadek, jakby mi save'y się zjebały czy coś w tym stylu. Nie oszukuję! Bo też nigdy, kurde, nie wiadomo. Mam coś tutaj jeszcze może do sprzedania? Tylko z... O, zaraz. Luck, Endurance, Magic, Agility. Jednego użyję. I? Właściwie to tych kart nie muszę już używać, tak szczerze powiem, poza tymi od Agility, więc mogę je sprzedać. Magic plus 3, wypierdzielaj. Endurance plus 3. Strength plus 4 i Strength plus 3. Paszą won! I ciebie zostawię, ciebie użyję. Ale ja pierdzielę, ja tak patrzę na nasz ekwipunek. Myślę, że jesteśmy całkiem dobrze obładowani. Zegarek może zostawię. Okej, to wszystko w takim razie. Mogę coś kupić? Chyba wszystko ponakupywałem, to co trzeba. Armor. A nie. Ale to kurde, takie bonusy plus 8 tylko nie ma co. Akcesoria nowe są? Chyba nie ma. Nieważne. Dobra. Tak, item. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Queen of Coins. Ile masz teraz szybkości, smoku powietrzny? 83. Może tak myślę, że jednak ponakupuję te karty i dobiję mu do 99. Będzie najszybciej, bo nie wiem, czy będę już dobijał levele, bo... Jestem dość potężny, że tak powiem. Za kartę. Siła, Endurance, Magic, Agility. King of Coins 4, 8, 12. On ma 83, czyli no, dam mu te karty, jeden level up i będzie wszystko w pożądalu. 7 rubinów, cholera jasna. A za przedmiot potrzebujemy dużo tego gówna. Nigdy nie wiadomo, co może się stać. Potrzebujemy... Chwila, Armageddon. Malachity i rubiny. Dobra, to rubiny nie mogę wydawać. Rubinów i nie mogę wydawać malachitów w takim razie. Wezmę jeden kalejdoskop. Megiddo. Czy mi się opłaca? Nie chyba. Protection Sutra. Agility. Niech będzie. Potrzebujemy trochę przedmiotów od buffów, bo nigdy nie wiadomo. Może będziemy potrzebować buffów, a w naszej drużynie nie będzie od tego nikogo. Mogę Balm of Life kupić, albo Precious Egg. Albo Chewing Soul. Albo Snuff Soul! Wezmę Precious Egg, ponieważ Balm of Life'ów mam już dużo. 15 mam! Dobra, spadam stąd. Pójdę do apteki. Puszczę ich z torbami. Przy okazji oddam im kasę. W ten sposób. Revival Bead. A no tak, dwa razy ktoś padł, kiedy byłem w Tartarusie ostatnio. Okej. Pójdę teraz pomodlić się oczywiście za Chichiro. Ponieważ trzeba coś zrobić takiego. No. Ponieważ trzeba to robić. Evening. Ach, tak jak obiecał, Ryoji przyszedł. Będziesz musiał teraz... Teraz będziesz musiał się zdecydować. Hey, long time no see. Co ty nie powiesz? Midnight's just around the corner. At midnight, I will change from this form into something unrecognizable. So, have you reached a decision? Myślę, że tak. Wszyscy są cicho.
Okay. I'll be waiting in his room until midnight. Come see me when you have your answer. Tak właściwie. To jestem ciekaw, co wy byście zrobili w takiej sytuacji. Czy byście zabili Ryojiego i wymazali wasze wspomnienia, ale przełożyli koniec świata nieco bardziej? Czy może byście po prostu walczyli z Nyx i mimo tego, że jest niepokonany? Kurde, ja w sumie to ja nie wiem, co bym zrobił w takiej sytuacji. Właściwie to w tym wypadku nie ma złej odpowiedzi. Bo jedna jest tak jakby trochę zrąbana i druga, bo... No... Jedna daje nam mnóstwo stresu. I cierpienia. A druga to po prostu... Zapominamy o wszystkim, co też nie jest zbyt dobre. Oh, and one more thing. Don't let the fact that you'll have to kill me influence your decision. As I said before, I'm going to disappear anyways. I won't feel any pain by dying. Skąd wiesz? So there's no need to worry about me. I'll be waiting. Ryoji poszedł na górę. Have you made your decision? Tak. I see. Have the rest of you made your decision? Nie tak jakby miało to coś... coś mnie zmienić, moje zdanie, bo to ode mnie zależy. No need to ask me. You know how I feel. I wouldn't be here if I wasn't on board. I'm with the rest of you. I'm in too. Reksio! I have made my decision as well. Then we're all in agreement, yes? No, ale może byście powiedzieli, co zadecydowaliście. Better let him know then, okay? Twój pokój. Magiczne miejsce. Ryoji stoi w kącie. Hey, it's been a long time since we talked like this in your room. Tak, to prawda. Although back then I didn't appear in this form and wasn't known by this name. I wcześniej miałeś, kurde, pedofilski fetysz, ty śmierdzielu. Don't tell me you've all decided to let me live. Oczywiście, że tak. You're all going to risk your lives on a battle you can't win. Ale lepiej spróbować, nigdy nie wiadomo, może wygramy. But you're the only one here right now, so I'll say this one more time. If you kill me, Tartarus, the Dark Hour, and your memories of the battles will all disappear. Ale czy to jest naprawdę to, co powinniśmy zrobić? Wszystko to, co przeszliśmy do tej pory, to tak jakbyśmy... Jakbyśmy go zabili. To tak jak... Tak jakbyśmy mieli w dupie to, co zrobiliśmy do tej pory. Nie wiem, czy ja bym z czymś takim nie mógł żyć potem. Tomorrow, you'll wake up a normal high school student. Ja nigdy nie byłem normalnym licealistą. You'll be able to live in peace until the moment of the fall. But if you let me live, you'll spend every waking moment until that day in fear of your inevitable death. Albo będziemy po prostu trenować w Tartarusie. Nyx cannot be defeated. It's useless to fight her. Przekonamy się. Are you still thinking? Or have you already made up your mind? Już się zdecydowałem. To jest bardzo ważna decyzja. Podświetlone na czerwono. Musisz wybrać mądrze. Będziesz kurwa żył. I guess my words didn't change your mind. There's still some time until midnight. I didn't want to have to show you this, but I have no choice. See? I'm not human. Kogo to kurwa obchodzi, czy nie jesteś człowiekiem, czy nie? I will bring death to this world until I am finally satiated. Do not hesitate to kill me. I want you to think about this carefully. Is facing Nyx really the best decision? Some things in this world cannot be changed. You do not understand this yet. Memories are ambiguous. Old ones can be replaced with new ones, creating a new reality. Ale to nie chodzi tylko o wspomnienia, kurde. Wszystko, cośmy robili do tej pory. Po prostu poszłoby się kochać. Don't you want to end all your friends' pain and suffering? Oni raczej chyba zdecydowali się już, że zrobią swoje, więc...
it's up to you. You're the only one who can make this decision. Now, this is your last chance. Tell me your answer. Nie zabiję cię, motherfuckerze! Spierdalaj. A żadnych cosplayów mi tu nie pokazuj, bo to nie zmieni mojego zdania. I understand. It's regrettable, but it's your life. You can do what you want with it. No właśnie. I will respect your decision. Let's go back to the lounge. I need to tell you guys how to confront Nyx. To najpierw mówisz, że nie można jej pokonać, a teraz mówisz, jak ją, kurde, że mamy ją skonfrontować. Zdecyduj się! Wracając do salonu, wszyscy przybiegli do ciebie i no. Yo, what's up, Ryoji? Jakby nic, kurde, się nie stało, nie? It's an unfortunate decision, but it is yours to make. That's right. But you can't defeat Nyx. It's impossible. Co nie znaczy, że nie możemy spróbować. To, kurde, nasze życia są na linii. But we must still try. No. Personally, I don't care if it is impossible. I understand. W końcu i tak umrzemy, nie? So I'll keep this brief. I'll tell you where to find Nyx. You'll find her at the top of Tartarus. On the promised day, you must journey to the top of the tower. When's the promised day? Exactly one month from tomorrow. 31 stycznia. January 31st. 2010. Dobrze, że nie 2000, kurde, 12. Wtedy to by były jaja. Chociaż nie, 2012 to koniec świata miał być pod koniec tego roku. Ale chuj jego wie. Nyx will descend to Tartarus and the world will end. Nie na naszej warcie. One month. Tartarus is a gigantic rift in the darkness of the night sky. It's a beacon to guide Nyx. With the apprisers coming, Nyx learns that the way has been prepared and descends there. And thus, the demise will come. So that's why it's called the Tower of Demise. But what you're saying is, we can fight Nyx if we reach the top? No raczej o to mu chodziło. That's right. But remember, from today you will fight against eternal despair. Ale właśnie tego chcemy. Na to się zdecydowaliśmy. Like I've said so many times before, Nyx cannot be defeated. When you face her, you will finally understand this truth. Zobaczymy, kurde, czy mój smok powietrzny jej nie pokona. Czy tam jego, kurde. And then you will realize what it is you are trying to stand against. We understand. There's no need to keep telling us. January 31st. We won't forget that date. Jakbyśmy mogli jej nie zapomnieć. Well, I'll be going on ahead of you then. I want to leave you while I'm still in this form. Ryoji-kun. I guess I'm sorry for all the pain and suffering I put you through. I won't forget that you were my enemy and my friend. Trochę kontrastowe, ale... I guess. Thank you. This will probably be the last time I'll see you all like this, but I'll always be watching over you. Well, goodbye. Na razie. Best wishes in the coming year. That's what you say on New Year's Eve, right? See ya. Ryoji wyszedł. That Ryoji. We have one month until January 31st. Together, we'll reach the top. Tak jest. Zdecydowałeś się na coś ważnego razem ze wszystkimi. Słyszysz, czujesz wielką więź z twoimi przyjaciółmi. Au! Kurde, snajperzy pierdzieleni, ale Social Link zmaksowany kolejny. Ten jest połączony z fabułą, więc to nie jest nic dziwnego. Susano. To brzmi jak ten Pokémon najnowszy. Ten z Sun i Moon. Jak on się nazywał, nie pamiętam. Tak jest! Zdecydowałeś się, zrobiłeś ważną decyzję z twoimi kamratami. Twoja relacja z nimi jest jeszcze silniejsza i
O, nowy poziom bliskości. Au! Kurde! Przestańcie we mnie strzelać, do cholery jasnej. Kolejny social link. Judgment Arcana. Tak jest. Nyx Annihilation Team. Tak jest. Udało się! Rozpierdzielimy wszystko. Nowy rok za niedługo się zacznie. Za miesiąc, 31 stycznia, będziesz mógł walczyć z Nyx. Musisz wejść na górę Tartarusa przed tym dniem. To jest decyzja, na którą wszyscy podjęliście. 2009 powoli się kończy. To był rok wypełniony wieloma wspomnieniami, których nie zmarzemy. To by było debilne. Chociaż nie, tak jak powiedziałem, nie ma złej odpowiedzi w tym momencie. Nowy rok przyszedł, kiedy wszyscy byli w akademiku. Akihikoken i Rexiomaru już wstali. Good morning. Cześć. Oh, Happy New Year, Senpai. Jak ja lubię, kiedy tak do mnie mówisz. Happy New Year's to you too. Happy New Year. Happy New Year to you too, Koro. How? Oh man, I completely overslept. Why'd I stay up all night watching that stupid movie? Też by ci się chciało to robić. Did you guys see it? It had these giant Amazon women running around in the jungle. Kurde, jakby wczoraj nic takiego się nie stało, nie? Why would I watch that? Is anyone gonna visit the shrine? No, I don't believe in superstitions. Me either. Oh, that's too bad. Yukari-san and the others are already there. They're all wearing kimonos. Ooh. Kimonos, huh? I'm gonna run to the store. Hold it right there, Junpei. Ty zboczeńcu jeden. What? You're going to the shrine, aren't you? No, I'm not. I'm just going for a walk. Oh yeah? No, pewnie. Well, I'm going with you then. I'm bored. Oh, I'll go too. Kurde. All right then, let's go. Anyone know where it is? Yeah, the girls told me. Ej, a ja mam coś tutaj do powiedzenia? Sweet. Ja też wiem, gdzie to jest, bo ja tam modlę się za Chihiro codziennie. Naganaki Shrine. Dziewczyny są ubrane. Happy New Year! Let's all do our very best this year. Happy New Year! Hey, you guys are late. We were just about to leave. Mogłyście nam powiedzieć, że idziecie do świątyni. Yucatan. Junpei, schowaj banana, kurde. What? Happy New Year. What's the matter, Yori? Mitsuru-senpai. Mówię ci, Junpei, kurde. I mean. Zaraz poczujesz jej chłód, kurde. Mabufu Dain. Z Mind Charge'em i dostaniesz w pierdziel biczem jej persony. Stop staring at me. Happy New Year's, everyone. I've never worn a kimono before. Does my sash look okay? Fuga. You look. Wow. Junpei, przestań. Jeez. This traditional clothing is quite interesting. However, it's difficult to move in. Ai-chan, considering what you usually wear, that looks even more amazing on you. Aigis, wiesz co, ja będę go trzymał, a ty możesz go sobie rozstrzelać, jak będziesz chciała. Is that so? What is this odd sensation I feel? Wkurwienie! Wygląda na to, że dziewczyny są zawstydzone ich ubiorem. Ah, I'm so glad I came. Kicked ass. Yeah. Junpei, ja pierdzielę, ty zboczeńcu, nie przy dzieciach. Junpei-san, why are you acting so strange? Czemu masz coś takiego mokrego między nogami? Man, we got to see some great stuff today. Right, Akihiko-senpai? I guess so. Hey, aren't you guys cold? No, w sumie jest styczeń, ale śniegu nie ma. A little
but I love this śniegu na górze Silver. That's not what I meant. Junpei-san said that you guys aren't wearing anything underneath your kimono. Ja pierdzielę, jeszcze się pogrążaj dalej. He said what? Huh? Wow, you've really taken Ken-kun under your wing, huh? No, wait. Dobra, ja trzymam go Akihiko z lewe ramię, ja prawe, Rexio za nagawki i dawać, kurde, ostateczny punishment. Ouch! Szkoda, że scenki nie było, bym chętnie to zobaczył. Okej, okay. Mamy trochę rzeczy tutaj do roboty, tak mi się wydaje. Mogę coś kupić? Pewnie. Yes. Weird takoyaki. Ty nie lubisz po prostu, kiedy dostajesz najgorsze szczęście? Czujesz, że to jest powód, dla którego moje szczęście jest takie okropne. Może po prostu powinnam z nim zerwać. A, to jesteś dziewczyną. Powinnam z nim zerwać! Wyciągnąłem te najgorsze szczęście! To cóż to niezły sposób na zaczęcie nowego roku! Jak ten stupej z Jebori mógł powiedzieć taką rzecz dla dzieciaka? Ale wiesz, miło tak się robi takie rzeczy od czasu do czasu. Miejmy pozytywne myśli i miejmy nadzieję, że będziemy mieć najlepsze rezultaty. Let's think positive! Jakby to powiedziała pewna postać z Persony 2. Wyciągnęłam papierek z tamtego boksu i przeczytałam, że tam jest, że mam bardzo dobre szczęście. Myślę, że będziemy mieć doskonałe rezultaty. Kurde, ta muzyka jest naprawdę fajna. Hau hau! Hau hau! Hau hau! Czemu nie mogę cię pogłaskać? Chłopie, ja tak nie powiedziałem, nie zmyślaj! Co? Ale ty? Junpei, ty to jesteś. Zawsze się wpierdzielisz. Widzisz, nawet Akihiko nie chce mieć z tobą nic wspólnego, o. Stoi tyłem do ciebie! No cóż, nie jestem przyzwyczajony, by widzieć dziewczyny w ten sposób. To dość... takie dziwne patrzeć na nie. Cześć, Fluka. Nosząc to, czuję, że jestem odrodzona. Mimo tego, że moja sakiewka... powoduje, że jest ciężko mi oddychać. A! I potem Fuka mdleje. Nikt tego nie zauważa, bo wszyscy stoją. Właściwie, jak już tu jesteśmy... Ej, nie będziesz mi rozkazywać! Znaczy, zaraz, nie mogę tego? Kurde... Mój łeb zasłania mi pudło z tym, ze szczęściem tam. Nie mogę się za Chichiro pomodlić. A jak Junpei chce stąd iść, to spadamy. Śmierdziel. Ja za nic, bo mój łeb zasłaniał mi te pudło. It's a bit generic, but that's what I really want. That's what I want as well. How funny. We all wished for the same thing. No raczej... zważając na okoliczności. But it wasn't a plea for help. I know that we'll be victorious. Oczywiście, mój smok powietrzny rozwali wszystko. Widzieliście, ile dla Chidori zadałem obrażeń? Yeah, I'm sure we can do it. We should get going. Evening. Tartarus? Tak jest! Dzwoni telefon! Dzyń, dzyń! Tak jest! A? Jeszcze jedna rzecz. Przykro mi jest informować ciebie, że moja siostra chciałaby cię przetestować. Jeżeli jesteś zainteresowany, proszę wejść przez drzwi, które pojawiły się przy wejściu do Tartarusa. Możesz tam dojść do mojej siostry. Tak jest. O kurde, ta muzyka. Już normalnie czuć, że to jest koniec gry, nie? Chwila, status. Wszyscy świetnie się... Nie, dobrze się czujemy. Pójdę do kibelka pomodlić się do kiblowatych bogów. Żebym dostał
świetny status, w ten sposób pójdziemy do Tartarusa od razu. Jak nie, to prześpię się i pójdziemy na zajutrz. I... A czujesz się normalnie. No dobra, jak, a jak wy wszyscy się czujecie? Tak więc no, ten save, no nie? W sumie mogę teraz powiedzieć mniej więcej, co ja chcę zrobić, przynajmniej z tym save'em. Tak więc no, chciałbym zostawić save przed 30, przed tą całą decyzją, no nie? I chciałbym zrobić, jak już skończę tą grę, taki dodatkowy odcinek pokazujący wam złe zakończenie, czyli to, jak wybraliśmy zabicie Ryojiego zamiast pozwolenie mu żyć, no nie? No i fajnie będzie, jak wszyscy się miewacie. Jestem szczęśliwa, że mogliśmy świętować nowy rok, ale ten miesiąc będzie bardzo ważny. Bądź pewien, że spędzisz czas bardzo mądrze. Junpei jest taki... W pierwszy dzień nowego roku, po zrobieniu tej wielkiej decyzji, on jest takim zboczeńcem. Zgadzam się, Yukari. Kurde, niech swoim bananem wymachuje gdzie indziej. Nigdy nie zrozumiałam znaczenie nowego roku. Właściwie to nigdy nic dla mnie nie znaczyło. Ale po tym wszystkim, co się stało teraz, wiem, że to jest czas, z którym zostawiamy przeszłość. Właściwie to codziennie zostawiamy za sobą przeszłość. Jak na przykład teraz. Zostawiłem przeszłość, czyli to, co się do tej pory nagrało na filmiku. Tego już raczej nie mogę zmienić, chyba że zacznę od nowa let's play, ale tego nie mam zamiaru robić! I tak, że będziemy mogli spoglądać na przyszłość. Wszystko jest możliwe podczas nowego roku. Codziennie wszystko jest możliwe. Jak mogę ci pomóc? Chcę pogadać. Nowy rok zawsze przynosi nowe początki. Więc odświeżmy nasze umysły i dajmy z siebie wszystko, by pokonać Nyx. Kał! Nie chcę chodzić, Reksio, kurde. Hej, pozwól, że ciebie o coś zapytam. Kiedy myślisz o kimonie, myślisz o... dziewczynie z dobrą figurą, która robi jak komandos, Rambo, kurde, że co? Że niby z pukawkami, kurde, AK-47 rozpierdala wszystko? O czym ty mówisz? No dalej, chłopie, nie bądź głupi. Wiem, że to fantazja każdego człowieka. Ja nie chcę być rozstrzelany przez dziewczynę z kimono.